W zdrowym ciele zdrowy duch. By owe zdrowe ciało zachować, niezbędna jest aktywność fizyczna. Jak jednak zachować formę, gdy nawet zajęcia WF-u odbywają się w formie zdalnej, przed ekranem komputera? O tym i o innych aspektach pandemicznej aktywności w dzisiejszym odcinku programu Rzeczywiście. Dziś wstępu gościmy pana magistra Krzysztofa Zemankiewicza, nauczyciela Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Politechnice Wrocławskiej. Cieszymy się, że przyjął Pan zaproszenie do styku. Dzień, do... Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, pierwsze pytanie, czyli jak według Pana zmienił się poziom aktywności fizycznej w czasie pandemii? No, z tym jest różnie. Na pewno tradycyjne zajęcia, kiedy widzimy studentów w takich rzeczywistych jakby sytuacjach, czyli na naszych halach sportowych, to możemy to jakoś ocenić. Teraz jest troszeczkę inaczej, na pewno gorzej. Natomiast chyba stanęliśmy na wysokości zadania, bo chyba jesteśmy jedyną uczelnią, już nie mówię, że we Wrocławiu albo na Dolnym Śląsku, która prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym, w godzinach zajęć. Jak ci studenci ćwiczą? No to już jest trzeci, trzeci semestr pandemii, i chyba, chyba, chyba i studenci, i pracownicy opanowali. No jest to, jest to, jest to taka troszeczkę. Proteza zajęć takich typowych, natomiast myślę, że, że dobrze to chyba działa teraz. Dobrze działa, oczywiście w tych warunkach, najlepiej jak może. Jasne, czyli zajęcia odbywają się na kamerkach? Tak jest, tak. Rok temu, rok temu, jak na pandemia nastała, zajęcia zostały odwołane, nasze zajęcia zostały wszystkie anulowane. Jakby część studentów, którzy kończyli studia, musieli te zajęcia zrobić. Chodziło o absolutorium, i jakby na nich przetrenowaliśmy, jak to ma wyglądać w kolejnych semestrach. W semestrze jesiennym rektor zapowiedział naukę hybrydową, więc zaczęliśmy stacjonarnie, byliśmy bardzo ucieszeni. Chyba tydzień czasu, tylko chodziliśmy na zajęcia, a później przyszliśmy na zdalność. No i do dzisiaj, do dzisiaj już prowadzimy te zajęcia w czasie rzeczywistym. Ćwiczą, trenują. Jasne, pracy. a jak w takim razie wygląda zaliczenie? Student spotyka się ze swoim prowadzącym, wybiera sobie kurs. No, Oferta jest ograniczona. Tradycyjnie mamy 40 kilka dyscyplin, chyba 6 w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam. 10, 10 w tej chwili miał student do wyboru. Wybiera sobie wybrane zajęcia, w planie na zapisach zapisuje się. 15 tygodni uczestniczy w zajęciach. Jest to w formie aktywnej. Zajęcia wyglądają w ten sposób, że prowadzący spotyka się ze studentami, e, przedstawia temat, wyjaśnia, informuje, e, demonstruje i studenci wybrany program treningowy zajęcia realizują razem z prowadzącym. Po semestrze, na zakończenie, otrzymują zaliczenie. Głównie za aktywność, za to, że są, ćwiczą, trenują. To jest podstawowe kryterium. Czy uważa pan, że studenci rzeczywiście ćwiczą, nie próbują jakichś sztuczek? <grymne> Ale my to widzi pan ich my... dokładnie. Tak jest. My to widzimy na, na kamerze. Zresztą, jak student się zapisywał na zajęcia, to otrzymał taką informację, co jest wymagane. I on to zaakceptował, podpisał, zapoznał się, miał być zdrowy, nie mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu zajęć. Wiadomo, oni są w swoich domach, także to też musieliśmy wziąć pod uwagę. I to jest jakby wymóg. On, student, zapisując się, wiedział, co go czeka. Oczywiście, jak zawsze bywa, dwie, trzy osoby na początku próbowały. No właśnie, przed chwilą miałem zajęcia, 100% było obecnych na, 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 w trakcie zajęć. Mamy teraz dobrze przygotowaną salę. Politechnika umożliwiła nam zakup odpowiedniego wielkiego ekranu, takiego 70-calowego. Mamy dobre nagłośnienie, studenci nas dobrze widzą. Prowadzimy na salach wykładowych, znaczy tych naszych salach, gdzie prowadzimy tradycyjne zajęcia. Studenci od razu mogą oglądać, co tam wygląda obiekt, tęsknią, wspominają, mówią, a już my tam chcemy, no ale jest jak jest i muszę przyznać, że w większości zajęć, obserwujemy te zajęcia, Obserwujemy też kolegów, to tak 95 do prawie 100% jest, jest, jest widać studentów, jak ćwiczą i, i realizują swoje zajęcia. Brzmi to bardzo dobrze. W takim razie, czy są jakieś wady prowadzenia zajęć w tym trybie? No nie są ide, to, to idealne zajęcia sportowe. Tak? Nie, nie na takie studenci chcieliby chodzić. No, najważniejszą, taką największą wadą jest to, że to nie jest w sali sportowej. Student nie ma kontaktu z kolegą, nie przybije sobie piątki po, po, po świetnym zagraniu, nie porozmawia z koleżanką studentka, nie ma kontaktu z prowadzącym, nie ma atmosfery, wspólnych rozmów, jakby motywowania się do ćwiczeń. No, to jest najważniejsze. Oni słyszą siebie, czasami jest jakaś dyskusja, czasami o coś pytają, ale nie ma takiej bezpośredniej interakcji. Wady no już w tej chwili to już jest trzeci semestr zdalności. Studenci już opanowali włączenie kamer, wiedzą jak włączyć mikrofon. To nie jest żart, to nie jest żart. Często kombinują, szukają sobie jakichś usprawiedliwień, ale widzimy, że już sprzęt dobrze działa. Prowadzący już opanowali, co ważne, to jest ważne, nasze komunikatory, a dopuszczone mamy właśnie do, możliwe do prowadzenia zajęć, czyli jest to Zoom i Teamsy. Każdy prowadzący wybiera swoje, swoje narzędzie, no Jakie jeszcze wady? No tak jak powiedziałem, no, czasami coś, czegoś nie widać, czasami student się chowa. Prowadzący jest raczej dobrze widoczny, może powiem tak, że najlepiej widoczny na tych zajęciach, natomiast różnie to bywa. Chodzi o to, żeby student poruszał się przez określony czas, uzyskał jakąś korektę, żeby to było bezpieczne dla jego kręgosłupa, dla jego kolan. I jeśli tu można mówić o wadach, to to, że czasami prowadzący nie dojrzy, bo student się schowa, nie widać go. Czasami musi prosić o jakieś zadanie pytania, te pytania nie dochodzą. No nie są to idealne zajęcia, ale w obecnych warunkach uważamy, że chyba tutaj są jedne z lepszych. Ja mam kontakt, pracuję też przy liceum, przy politechnice Wrocławskiej, obserwuję, jak to wygląda w innych szkołach, w szkołach średnich, na innych uczelniach. No to u nas można powiedzieć, że jest to w dużej mierze taka porządna dawka ruchu. No dobrze, ale czy istnieją na przykład jakieś obawy o bezpieczeństwo studentów, yy, którzy ćwiczą? No bo jednak ćwiczą w swoich czterech ścianach. Tak. Naj, naj, najczęstszym zdaniem, jakie prowadzący wypowiada, i to prawie wszyscy, proszę dostosować tempo do swoich możliwości. Gdyby coś się komuś źle się poczuł, to proszę usiąść, powiadomić prowadzącego. To są najczęstsze zdania, które mówimy do studentów podczas zajęć. Jak widzimy, że coś jest niebezpiecznego, czasami studenci mają fantazję. Proszę sobie wyobrazić, dwa dni temu miałem zajęcia z grupą i zobaczyłem, że 70% grupy, mam 18 osób w grupie, ma świetnie, wyposażoną, świetnie wyposażony pokój, sprzęt do ćwiczeń, zakupi, jak się okazało, po dyskusji, po rozmowie, to zakupili sobie drążki, kółka, ławeczki, hantle, gryfy i ćwiczą, ćwiczą i tutaj czasami my musimy hamować, bo, bo widzimy, że sobie bardzo duże obciążenia robią. To, to nie my nakłaniamy do zwiększenia obciążeń, to sami studenci. To my musimy ingerować, żeby, żeby dopas... dostosowali to do swoich możliwości. Różnie z tym bywa. Czyli uważa Pan, że jednak studenci mają takie własne samozaparcie, żeby ćwiczyć, nie potrzebują, żeby ktoś ich do tego zachęcał? Tak, bo mamy, mamy informację zwrotną. Studenci nas oceniają. Co semestr dostajemy informację zwrotną od studentów, jak oni to widzą. Opisują, co im się podobało, co im się nie podobało, komentują. Częstym zdaniem, jakie słyszymy na zajęciach jest takie. Wie Pan co, gdyby nie te zajęcia, to bym chyba przez cały tydzień nic nie robił. No to, to o czymś to świadczy, tak, czyli, czyli przyszedł, poćwiczył, taki efektywny czas zajęć przez półtorej godziny jak student ma 30-40 minut, efektywny, kiedy faktycznie się rusza, to już jest niezły wynik, to już jest niezły wynik, nie zawsze się tak da, są takie zajęcia, że czasami trzeba coś wyjaśnić, tłumaczyć, nauczyć, od prostego przysiadu po jakieś, jakieś ćwiczenia złożone, oczywiście one są dostosowane do do możliwości studentów. To jest bardzo ważne. Na to zwracamy bardzo uwagę właśnie ze względu na to zdalność. No nie pomożemy studentowi, nie podamy mu szklanki wody, gdyby coś się działo. Dlatego zalecamy też, żeby ktoś był w domu, jeśli jest taka możliwość, żeby zwrócił uwagę. Tak jak powiedziałem, to nie są jakieś skomplikowane rzeczy. Generalnie te 10 kursów, które oferujemy, to są zajęcia typu fitnessowe, to jest yoga. to są ćwiczenia często w pozycji niskiej, Trening, kulturystyka obwód z wykorzystaniem butelek wody, fitnessowe dla pań, na przykład typu ABT, body art. Trening funkcjonalny. Są to naprawdę bezpieczne, bezpieczne aktywności. Czy są jednak zmotywowani? Uważa pan, że ćwiczą też poza zajęciami? Różnie z tym bywa. Pytamy o to, co robili na weekend, gdzie byli. No, to różnie z tym. Bywa. Są takie grupy, że śmiało opowiadałem. Byłem w górach, biegałem, byłem na treningu. Niektórzy się chwalą, że gdzieś tam byli jakieś siłowni. Różnie z tym bywa, różnie. No, tak, średnio w grupie o aktywności mówi 30-40% studentów. No Chcielibyśmy więcej, ale i tak się cieszymy, że, te, że jest te 30% i, i, i coś robią, coś robią. Także różnie z tym bywa, różnie. A jak pan myśli, jaka jest świadomość studentów, jeżeli chodzi o istotę ruchu przy prowadzeniu zdrowego trybu życia? No, też również z tym jest różnie. No, tutaj jest dużo do poprawy. Studenci są mało świadomi tego. Ja zawsze mówię do studentów, oni już za mną, już w zasadzie kończą moje zdanie. Ja zawsze im mówię: słuchajcie, głowa sama do szkoły i do pracy nie pójdzie. Nie daj Boże, ktoś się musi zanieść, albo coś. Dlatego ruszajcie się. No, też im mówię, że, że, że ich mobilność, ich stan kręgosłupa, stan gorsetu mięśniowego, jak nie będą się ruszać, to po prostu będzie organizm naturalnie odrzucał. No, nie fizycznie na zewnątrz, tylko po prostu redukował możliwości ich. I co z tego, że pójdą do świetnej pracy. Co z tego, żeby będą świetnie programować, obsługiwać taśmy, jak nie będą mieli siły i ochoty po prostu w tej pracy siedzieć? I, i, I to jest ważne. My często widzimy studentów, którzy po skończeniu studiów wracają do nas, wynajmują u nas salę i ćwiczą do pierwszej, drugiej nad ranem, bo kardiolog im powiedział, że panie, jak pan się nie będzie ruszał, to, to, to serce, serce wysiądzie. I później wracają i płaczą, płacą. No, tak to wygląda. Także ta świadomość, teraz szczególnie tłumaczą się, że nie ma jak, nie ma możliwości. Jest. Można wyjść na wał i po prostu pobiegać. To jest najtańsze. Najtańsze. Jak już mowa o zdrowiu, to jak aktywność fizyczna może wpływać na naszą odporność, która dzisiaj jest na wagę złota? Przede wszystkim świetnie pracuje układ krążeniowo-oddechowy. Czyli na nasza pompa dostarcza nam mnóstwo, mnóstwo tlenów. Powstają endorfiny, czyli takie... Hormony szczęścia, w wyniku pracy mięśni powstają endorfiny, one powodują, że mamy lepszy nastrój. Jak mamy lepszy nastrój, no to stajemy się bardziej aktywni, chce nam się więcej. Jak nam się chce więcej, no to automatycznie odporność nam wzrasta, dotlenie się. Jestem jakby zaadoptowany do tego stresu, jakim jest wysiłek. Dla organizmu wysiłek tak może to trochę nie zabrzmi jak reklama ruchu ale jest stresem. Im częściej mamy do czynienia z aktywnością, czyli z tym stresem, tym lepiej organizm na to reaguje. Adoptuje się do tego. Jeśli więcej mam tlenu, więcej się ruszam, przemiana materii działa jak trzeba, automatycznie odporność jest lepsza. Odporność jest lepsza. No można robić to na różny, na różny sposób. Ktoś woli biegać, ktoś jeździ na rowerze, cokolwiek. Ktoś mnie pyta, co jest najlepsze. No, nie, nie ma takiej no, jedynej jakby recepty na ruch. Można zrobić wszystkiego po trochę, można wybrać swój spor życia. O to właśnie chodzi. Wybrać swój spor życia. Czyli warto się hartować jednak. Tak, to jest, to jest nic innego, tylko hartowanie. Mhm. Mam na, na świeżym powietrzu do czynienia z promieniami słonecznymi. To jest ada, adaptacja do tego. No właśnie. Pomimo dzisiejszego otwarcia siłowni i klubów fitness, jednak wciąż ten dostęp do obiektów sportowych jest utrudniony. No więc jak zachować w końcu dobra, dobrą formę, nawet jeżeli chcemy iść na boisko, na którym są ograniczenia? Jak to zrobić? <laughs> nie zgodzę się, nie zgodzę się. Owszem, zamknięte obiekty może są ograniczone, ale mamy zewnętrzne siłownie. Ja pytam się studentu, kto zrobił spacer. Mówię, byliście z dziewczyną na spacerze takim dziesięciokilometrowym, no to odpowiadam, a kto będzie chodził aż 10 kilometrów? <grym> no ale to jest aktywność, to jest spacer. 10 kilometrów to, to jest dwie, dwie pół godziny marszu. W zasadzie można przejść z dzielnicy do dzielnicy, to jest właśnie tyle. Także można, można. To jest kwestia chęci. Znaczy student w ogóle, każdy człowiek powinien wiedzieć o tym, że że do aktywności nie są potrzebne świetnie wyposażone sale, świetne maszyny, super otoczenie. W zasadzie można zrobić to wszędzie. Pojechać w góry, pochodzić. Ludzie wchodzą w górach i tam nie ma super sprzętu, są piękne widoki, świeże powietrze. Także nie zgodzę się, że musi być super sala. My na przykład cieszymy się, że wreszcie mamy świetnie wybudowany kompleks. Teraz czekamy na studentów już dosyć długo, już drugi semestr ich nie ma, ale najważniejsza jest głowa. Zawsze najważniejsza w tym wszystkim jest głowa. Jak głowa, głowa nie wie, czy człowiek nie wie, że ma się ruszać, no to tutaj nic nie zrobimy. Nie przekonamy. Czyli stawiamy jednak na chęci i, i bez kombinowania. Tak, motywacja, tak jest, tak. My widzimy po studentach. Ci przecież są różni w trakcie zajęć, są różne osoby i są takie, które bardzo lubią się ruszać, I to widać. Widać po technice wykonywania to. Jakby z powietrza tego nie, student nie wie, gdzieś, gdzieś się rusza. I widzimy studentów, którzy chcą przetrwać na naszych, na naszych zajęciach. No ale staramy się przekonać, tak zachęcić, pokazać, że jest lepiej. Także pochwały to jest podstawa w prowadzeniu naszych zajęć. Tak. Dobrze, w tym razie. Po jakie formy aktywności, nie tylko studenci, ale także ludzie dzisiaj sięgają najczęściej? Czy tak jak Pan mówić są to spacery na przykład i, i biegi po wale, czy jednak dzisiaj modniejsze są nieco inne formy sportu? Znaczy, trudno powiedzieć o jakiejś modzie teraz. W zasadzie... Wszystko jest widoczne. Widzę czasami w niedzielę na wałach mnóstwo ludzi spacerujących, mnóstwo rowerzystów, świetnie ubranych. Tak? Niekoniecznie jakiś drogi sprzęt, ale ubranych, przygotowanych. Widzę osoby spacerujące z kikami. W fitness klubach podejrzewałem, że jak otworzą teraz, to będzie zatrzęsienie ludzi. Każdy przyjdzie odreagować. Pływalnie mamy. No, trudno powiedzieć, jakiś teraz modzie. No, w sprawach fitnessu, no, crossfit ostatnio tam świeci triumfy. Ale widzimy mnóstwo ludzi coraz więcej w górach. Jest ich i tak za mało. Jak porównuję, jadę też, prowadzę zajęcia w górach ze studentami, jeździmy gdzieś w stronę granicy polsko-czeskiej, obserwujemy Czechów, ich jest tam dwa, trzy razy więcej. I to tak trochę nas smuci. My idziemy, idzie ktoś jeszcze, a po stronie czeskiej po prostu jest tłum ludzi. Tak to wygląda. Także trudno powiedzieć o jakichś takich kierunkach, modach teraz. Mamy takie możliwości, że, że tylko czerpać. Rozumiem. W takim razie chcemy jednak zachęcić jak najwięcej ludzi do aktywności fizycznej, no bo mówicie, że sport to zdrowie. No ale sport to zdrowie do którego momentu? Jest jakaś, jakaś granica, w którym jednak... No i to właśnie muszę taki, taki stygmat troszeczkę obalić. Sport, do sportu trzeba mieć zdrowie. Podkreślam, do sportu. Mówię o sporcie takim kwalifikowanym, wyczynowym, bo niestety, niestety w takim sporcie człowiek traci. Więc do sportu trzeba mieć duży potencjał. Natomiast rekreacja to zdrowie. U nas się utarło takie hasło: sport to zdrowie. Rekreacja to jest zdrowie. My mówimy o, o tym, żeby wyjść, pobiegać, poruszać się, a zagrać z kumplami w piłkę, pójść na basen popływać, yy, wziąć deskę, wziąć kajta, popływać na akwenie, yy, pożeglować. To jest rekreacja. Sport, sport taki kwalifikowany, niestety tutaj, jak ktoś robi to w nieodpowiedni sposób, nie przestrzega zasad, reguł, techniki, no to tu dużo tracimy, jeśli chodzi o zdrowie. Od razu powiem wprost, że tak, tak to wygląda. Natomiast rekreacja to zdrowie, I tu się zgodzę. Natomiast sport, ale chyba mówimy tu o rekreacji. Tak, no właśnie, jak zachęcić? jak? Ja myślę, że, że świadomość od tego trzeba zacząć. Dzisiaj człowiek FIT jest lepiej postrzegany. W pracy szybciej znajdzie pracę. W pracy nie tylko się rozmawia o programie, o aplikacji, którą trzeba zrobić, ale rozmawia się o tym, a gdzie byłeś ostatnio na nartach? A gdzie pływałeś? A byłeś na półwyspie, a stanąłeś na desce na półwyspie, bo wszyscy tam jeżdżą, żeby popływać na desce. I to jest ważne. Mam koleżankę, która pracuje w dziale, który przyjmuje pracowników, i ona opowiada. I pytają się właśnie, bo z tymi ludźmi w pracy o czymś trzeba rozmawiać. I to jest ważne. To jest ważne. Gdzie byłeś w górach? A gdzie pojechałeś na narty? A w którym fitness klubie trenujesz? To są ważne rzeczy. No więc ta aktywność fizyczna to nie jest właściwie tylko kwestia fizyczna. Jednak tak jak pan mówi trochę w pracy, trochę, trochę przy ludziach do porozmawiania, prawda? Tak, to jest temat dyskusji. No Nawet ja mam, mam taki przykład, mam studentów, którzy pokończyli studia, znaczy studenci, nie? to są absolwenci, którzy przychodzą do mnie i mówią, trenerze, trener nam życie ratuje, bo możemy tu wejść, mówię, to bardzo po cichu, i po, 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 pobiegać, trochę potrenować. Oni już pokończyli kilkanaście lat temu uczelnie. w zasadzie przyjmują już tych, z którymi siedzą w czasie treningu na ławce, Przyjmują ich do pracy, opowiadają im, jak mają się przygotować, i oni mówią, że, że w pracy to jest bardzo, bardzo ważne. Oni, oni mają, mają pasję. Kończy pracę w korporacji, za chwilę gdzieś wyjeżdża, już sobie szykuje. Mają łatwą zdolność dzisiaj przemieszczania się, bo pojechał na Kaukas i opowiedział, co było. No to następny twierdzi, że też coś trzeba zrobić. Właśnie to działa. I ja się z tego cieszę, że tak jest, że są takie możliwości, bo to. Bo to... Z drugiej strony ktoś powie, że to na to trzeba troszeczkę finansów, trochę, trochę to kosztuje. No nieprawda, Jak nie zawsze tak jest, nie zawsze i, i można. Zresztą nas studenci o to pytają na zajęciach. Mówimy, tu co w zasadzie u nas pracują pracownicy, to są praktycy, z doświadczeniem, świetnie wykształceni, znający te wszystkie formy ruchu, więc zawsze podpowiadamy studentom. Dlatego zapraszamy, żeby się właśnie takie rzeczy dowiedzieć. Co można i gdzie. Jasne. W takim, w takim razie, jakie dało pan rady naszym u widzom, którzy chcieliby zachować tę dobrą formę? I tym, którzy tej aktywności fizycznej, którzy ją jednak omijają, co by pan im powiedział? Jakie, jakie takie kilka, kilka wypunktowanych rad, które mogliby sobie wziąć do serca? Pierwsza rzecz, wyjdźcie z domu. Kupienie takiego rowerka stacjonalnego nie jest najlepszym pomysłem, bo on po dwóch tygodniach będzie wieszakiem na, na ubrania. To jest pierwsza rzecz. Znajdźcie sobie jakąś paczkę grono ludzi, z którym to można zrobić. Samodzielnie, indywidualnie to trzeba mieć charakter do tego, żeby czymkolwiek się zająć. Także znaleźć jakąś grupę, spotkać się z nimi i łatwiej wtedy wyjść. Jeden drugiego napędza. Napędza. To jest ważne. Kolejna rzecz, pytać. Pytać, informować się, przyjść do zawodowca i zapytać, jak to trzeba zrobić, żeby to było bezpiecznie. Dowiedzieć się. Dzisiaj informacja jest wszędzie dostępna, nie zawsze ona jest taka ugruntowana, taka pewna, często podparta jakimiś sensacjami, niesprawdzonymi informacjami, ale pytać. My ze studentami mamy zajęcia i widać osoby, widać po sposobie pytania i o co pytają, że to są osoby, które są świadome i chcą bardzo dokładnie wiedzieć. Pytają się gdzie, gdzie mogą pójść, co polecamy. Także informacja to jest najważniejsza grono. Wyjście was z domu najlepiej. No to, to to takie kilka punktów tych najważniejszych. To jest podstawa. A co będą robić? To już kwestia hobby, zainteresowania. To już jest dodatkowa rzecz. Czyli cokolwiek? Tak, powiem tak. Cokolwiek. Coś co sprawia przyjemność. Ma to być przyjemne. To nie ma być kara, że Idę na zajęcia i muszę tutaj być, bo ktoś mi powiedział, że mam się ruszać, bo inaczej. To ma być po prostu przyjemne. Jest tyle aktywności ruchowych. Ja już powiedziałem, że mamy 46 dyscyplin do wyboru. To nie wiem, czy jakikolwiek student polityki jest w stanie nazwać i wymienić wszystkie. Naprawdę ich jest tak dużo. W ramach zajęć z wychowania fizycznego. Od windsurfingu po, po, po jogę, po wszystkie gry, po fitnessy, tego na, po turystyki. Po wyjazdy, po obozy. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Po prostu trzeba wyjść, spróbować, pokonać lenia i wyjść z domu. Dobrze. Mam nadzieję, że nasi studenci zastosują się do tych rad, jakże motywujących. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.